podróż bliżej słońca. Pewnej słonecznej i bardzo ciepłej niedzieli mały motylek jak zwykle latał nad ogrodem gdzieś na wschodzie Polski. Uwielbiał przyglądać się kwiatom, ich różnorodnym kolorom, gatunkom i kształtom. Najbardziej lubił wtulać się w mięciutkie płatki bratków, chować w kielichach czerwonych tulipanów albo wąchać aromatyczne róże. Potrafił bardzo długo patrzeć na poruszające się na wietrze łodygi i liście kwiatów. Wsłuchiwał się w melodię wygrywaną na cienkich strunach traw, którym wtórowały dzwonki konwali. Ulubioną porą motylka była chwila po deszczu. Mógł wtedy zachwycać się kroplami, które zostały tu i ówdzie i mieniły w słońcu jak diamenty, kałużami, w których odbijał się ogród, przez co kwiatów wydawało się jeszcze więcej, i zapachem świeżości, jakby cała roślinność w ogrodzie wzięła kąpiel. I właśnie pewnej niedzieli, chwilę po deszczu, gdy zza chmur znowu wyszło słońce, mały motylek zapragnął sprawdzić, czy jest ono rzeczywiście takie ciepłe, jak się to wydaje z daleka? Postanowił wzbić się jak najwyżej. Mocno, z całych sił machał skrzydełkami. Ale niestety, skrzydełka motylka były za małe, a on sam za drobny i delikatny, by pokonać długą drogę do słońca. Postanowił poprosić o pomoc wróbelka. Wróbelku, czy pomożesz mi dostać się bliżej słońca? Chciałbym sprawdzić, czy rzeczywiście jest takie cieplutkie. Jak ja mam ci pomóc? Sam mam skrzydełka niewiele większe od twoich. Poproś ptaka z większymi skrzydłami. Motylek poleciał w tę część ogrodu, gdzie swoje gniazdo miała sroka. Dzień dobry, sroko, przywitał się. Czy pomożesz mi polecieć do słońca? Mam za małe skrzydełka, a chciałbym przekonać się, czy bliżej słońca jest jeszcze cieplej. Motylku, mam za małe skrzydełka. Nie dolecę tak wysoko, jak tego pragniesz. Znajdź ptaka z większymi skrzydłami niż moje. Motylek zmartwił się. Nagle usłyszał klekotanie bociana. Dochodziło z pobliskiej łąki. Tak! Bocian ma większe skrzydła niż wróbel i sroka, pomyślał motylek i już leciał w stronę łąki i spacerującego tam bociana. Bocianie, przyjacielu, mam prośbę. Masz duże skrzydła i umiesz wzbić się wysoko, wysoko do nieba, chmur i słońca. Opowiedz proszę, czy bliżej słońca jest rzeczywiście cieplej? Och, motylku, blisko słońca jest cudownie. Jeśli chcesz, to usiądź na moim grzbiecie, a ja zaniosę cię najwyżej, jak tylko dam radę. Ach, co to była za podróż. Motylek usiadł na bocianie i lecieli nad zieloną łąką, nad kolorowym ogrodem, nad niebieską rzeką i brązowymi dachami domów w mieście. Z każdą chwilą, z każdym machnięciem bocianich skrzydeł zbijali się coraz wyżej i wyżej. Motylek zachwycał się błękitem nieba i bielą chmur. I rzeczywiście, im byli bliżej słońca, tym było cieplej. Mały podróżnik przyglądał się słońcu i jego złocistym promieniom i czuł niesamowitą radość, że udało mu się zrealizować swoje marzenie. Jeszcze dziś rano tylko marzył o podróży bliżej słońca, a teraz szybuje po niebie i wygrzewa skrzydełka w tak bardzo, bardzo ciepłym słońcu. Motylek, chociaż sam nie mógł polecieć do słońca, znalazł sposób na realizację swojego marzenia. Pomogły mu w tym upór i pewien przyjaciel z większymi niż on skrzydłami.